Witam moi drodzy mili widzowie. Dzisiaj zrobimy dzień z Maxem, tak jak chcieliście, bo większość moich widzów jest z TikToka i oglądają tam Maxa ze mną, jak się wygłupiamy czasem. Na TikToku mamy już ponad 500 000 obserwujących, więc to jest bardzo dużo, jak dla mnie. Tutaj mamy 140 subów, tysięcy, ale jest coraz lepiej, jest coraz lepiej. Maxim na razie śpi, ale jak mamy zacząć dzień z Maxim, to od pobudki z Maxia. Znaczy teraz popołudniowa drzemka jest. On tak śpi od 10 do 12. Patrzcie, jak się rozwalił. Prezes śpi. A ja. Może pójdziemy na pump track z prezesem? Pośmiga coś na pumpie, jak już umie na tym rowerku jeździć. Bo widzę, że spodobały Wam się poprzednie filmy. Macie ją na skateparku. Tu jest karta, więc sprawdźcie, jak nie widzieliście. Jak widzieliście, to widzieliście. Już jest 400 tysięcy chyba odsłon. Jesteście niewiarygodni. A dalej nie wierzę, że tyle subów mam. Tylko jedno oko na Marokko, a jednak nie. Dobra, jeszcze o i cyk. Wstaje wariat. A jak, piąteczka. Jak on w ogóle szybko wstaje. Ho. I on zawsze, jak wstaje, to wstaje taki uśmiechnięty i zadowolony, nie? Nie ogarniam, też bym chciał tak wstawać, nie? Prezes się obudził. A dlaczego prezes? Ci, co oglądają mnie na TikToku, to wiedzą, czemu prezes. Wiadomo, nie? Prezes, Kubusie, te sprawy. Nie? Co byś chciał przekazać? Co byś chciał przekazać na tym vlogu, Maciu? Powiedz chociaż. Ła, nie skocz po mnie. Powiedz chociaż yo. Yo, dobra, yo. Co on? Ła. Nie skocz mi po brzuchu. Śmieszy cię to. Co? Śmieszy cię to bardzo. Jaka faza w ogóle. Dobra, Maciu, dawaj. Skocz przez próg. Skocz przez próg, dawaj, hopa. I tu drugi, wyższy. Ooo, food jam. Dobra. Ej, nie wjeżdżaj we mnie. Gościu, nie wjeżdżaj we mnie. Czemu chcesz we mnie wjechać? Czemu chcesz we mnie wjechać? Nie wjeżdżaj we mnie. Oła. Jeden uśmiech, a tyle szczęścia. Co tam? Ale ty masz. Dobre. Didi, dobra. Dałoby się coś jeszcze zjeść. Chodź, zjemy banana teraz. Bo wcześniej jadłeś, on strasznie dużo je w ogóle. Naprawdę. Ja czasem tyle nie jem, ale ostatnio coś przestał aż tak. Bo wcześniej to naprawdę. Kto chce banana? Ja też chcę. Masz prezes? Owocek? Bo po owocku. Dobry? Stary też w sumie. A ja. Maciu, ja jak tak po domu jeździłem, to mama na mnie krzyczała, jak tu bar spinę kręciłem. Nie? A ty to sobie możesz wszystko, widzę. A chodź, spróbujemy na twoim nowym bolidzie, który był odcinek. Właśnie. Kurde, szafa spadła. O. O kurde. Dobra, przerwa. No ten, wyciągamy właśnie ten rower, dobra. Udało nam się dostać do rowerku. Dawaj, pokaż jak na tym śmiga. Ten jest za duży na ciebie. Ten na razie. Maciu ma już 3 albo 4 rowery. No bo 5 nawet. Chodź, siadaj. Siadaj, pokaż jak jedziesz na tym. Bo lidzie, czy już jest lepiej? Czy dalej za ciężki na ciebie? No, usiądź. Siadaj, tu trzymaj. Dawaj, jedź. No. Już coś tam idzie. Ale, oj, ciężko się skręca, co? Ciężki jest dla ciebie. Halo, poprosimy karbonową wersję dla Maxia. Pokaż jak robisz, na tylnym kółku jedziesz. Ło, do tyłu, fake, uważaj drzwi. Dobre. Idę nakarmić Maxia, przebrać go. I lecimy na pump track. Nie? Cieszysz się? Cieszysz się?
Jak się cieszysz? Dobra, widzimy się zaraz. Są dwa słowa, które Maksiu ostatnio powiedział. Powiedz babo, babo. Babo, babo, babo. Babo, babo. Mama. Nie wiadomo, o co mu chodzi. Bo... Przepraszam bardzo, pomyłka. Jednak nie pójdziemy tato. Na pump track. Co? Tato? Dobra, tak ładnie powiedziałeś. To się zjedź. Nie pójdziemy na pump track, ponieważ pada deszcz, no i jest bardzo mokro, więc... Więc odpuścimy sobie ten pump track, ale... Mamy! Pobawimy się w domu. Mamy! Mama w salonie paznokcie robi. Wow! Wow! Ona się przesuwa. Ona się przesuwa cała. Daj mocno. Teraz jest na poce, a jak? Daj, wsiadam z tobą. Mogę? Daj mi trochę miejsca. To nie był dobry pomysł. Co tata zrobił? Bam, nie? Bam tata zrobił? Jednak się nie da tu we dwóch jechać. Dawaj, strzelaj. Puu! Dobre! Piona! No, ale daj piątkę. Dobra. Ogólnie moim zdaniem, to lepiej być młodym rodzicem, gdyż ponieważ dziecko ma frajdę i się może pobawić. Jak ktoś jest starszy, to już później jest taki nudny i drętwy. To dziecko ma też takie nudne dzieciństwo. Moim zdaniem. Nie każdy taki jest też, pamiętajcie. Ty, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Ty, wariacie. Pan, tato wsiada do fotelika. O ja. Czemu to w ogóle jest fotelik w pokoju? To mnie też zastanawia. Nie tylko was. Maksiu! Kto chce smoka? Mama. Masz. Żartowałem. Ha! Masz. Co? Ty żartujesz? Ale złapał mnie silnie. Mocno trzyma, mocno zapyła. Co ty? Co, nie umiesz wziąć smoczka? Co ty? A, palec mi utknął. Ała! 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 Ktoś dzwoni. Cyk. Ała, no haczysz głową, gościu. Co byś chciał powiedzieć jeszcze? Aaaa, dawaj smoka. Dawaj smoka. A jak mówisz babo, babo? Babo, babo. A powiedz ładnie tato. Tata, tata. Co? Babo. Powiedz tato. Tata. No ty do przedszkola niedługo idziesz. Uważaj, uważaj, uważaj. Uważaj. Masz gilgotki tutaj? Tutaj masz gilgotki? A jeszcze szyjkę masz gilgotki, słyszałem? Pokaż szyjkę. A chodź zobaczymy, coś pokażemy widzom naszym. Ho! Idziemy, idziemy, patrzcie teraz. Patrzcie teraz. Czekajcie, lodówka. Oko. Maksiu, co to? Co to? Co to? Co to jest? A powiedz ładnie jajo. Jajo? Tylko nie, ej, tego się nie je. Tu trzeba tubier ugotować, co ty? Ogólnie to padła nam kamera. Bo jak zawsze muszę ją wyjechać do zera baterię i dopiero zmienić na następną. Cały ja. Dobra, kończymy ten dzień z Maksiem. Maksiu, powiedz coś? No może być. Kończymy ten dzień z Maksiem, łapa w górę, sub. Jeżeli tu będzie 15 tysięcy łapek w górę, to robimy kolejny odcinek z Maksiem. Jak chcecie, to dacie rady. I oglądajcie poprzednie, kolejne filmy, oglądajcie, wszystko oglądajcie. Bądźcie na bieżąco, zostawcie dzwona. No. A my jemy kolejnego ogóra. I widzimy się na następnym vlogu. Przysłoń. Nie umiesz, musimy tak.
padamy na streety, każdy na zajawce trening. Latamy transfery, typie 3 metry od ziemi. Twoja laska lubi łypy, my wiemy to ją kręci. Adrenalina skacze, a ziomek na ziemi leży. Taka ekipa, każdy tutaj do skutku katuje. Ja latam na blatach, a na BMX-ie gówen. Jak nie skleję, to próbuję, nie ma, że nie umiem. Mamy chory syf na baniach, a zajawkę wtedy czuję.